Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy mówić o zmianach klimatycznych w kontekście rolnictwa. W studiu jest z nami Jakub Czugała, analityk sektora Food and Agri banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. W sierpniu Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmian Klimatycznych opublikował szósty już raport dotyczący zmian klimatycznych. Jakie płyną z tego raportu najważniejsze wnioski? Najważniejsze wnioski są takie, że zmiany klimatu zachodzą, mają miejsce, że globalne ocieplenie właściwie można powiedzieć, że się rozpędza. W ostatnich dekadach mieliśmy dużo szybszy przeciętny wzrost temperatury na Ziemi. No i że jest on związany z działalnością człowieka. To znaczy, no, są badania, które ewidentnie pokazują, że według modeli, co by było, gdyby nie działalność człowieka przemysłowa na przemysłową skalę, no to te globalne wahania temperatur by się gdzieś zamykały w 1,2 stopnia Celsjusza, a my w tej chwili mamy już temperaturę o 1,2-1,3 stopnia wyższą niż w czasach przedprzemysłowych. I w związku z tym osiągnięcie tego celu, które postawiło przed sobą porozumienie paryskie, czyli tego preferowanego celu maksymalnie 1,5 stopnia Celsjusza więcej niż w czasach przedprzemysłowych, no, będzie bardzo trudne do zrealizowania. Naukowcy zwracali uwagę, że być może już w 2040 roku Ziemia przekroczy te 1,5 stopnia Celsjusza, co będzie niosło za sobą bardzo, bardzo poważne konsekwencje. Zmiany klimatyczne i produkcja żywności wpływają na siebie wzajemnie. Tak, no właśnie. O ile można powiedzieć, że w przypadku innych sektorów jest tak, że no, to one wpływają na zmiany klimatu, natomiast te zmiany klimatu na nie wpływają może bardziej pośrednio, tak? No, ponieważ mogą zmiany klimatu wpłynąć o tyle na energetykę, że być może będzie większe zapotrzebowanie na energię potrzebną do chłodzenia tam latem. Tak? Natomiast no, trochę jest inaczej w produkcji żywności, trochę inaczej jest w rolnictwie, gdzie no, jeżeli mamy inny klimat, no to po prostu trzeba będzie się przestawić na zupełnie innego rodzaju uprawy. W związku z czym ten wpływ jest dużo wyższy, no a też wiemy, że rolnictwo jako takie ma wpływ na zmiany klimatu przede wszystkim poprzez emisję gazów cieplarnianych, w szczególności metanu, no ale też to chodzi o, który jest produkowany na przykład w ramach produkcji zwierzęcej, ale chodzi też o na przykład wycinki lasów pod uprawy, co może ma mniej, w mniejszym stopniu miejsce, ma miejsce w Europie, gdzie to już się odbyło, można powiedzieć, wiele dekad, jak nie wiele wieków wcześniej. No w tej chwili to jest głównie problem w Ameryce Południowej czy Azji. Jak rolnictwo wpływa na klimat? Jaki ma udział, jeśli chodzi o wpływ na zmiany klimatyczne? Tak, no jeśli chodzi o już konkretnie zmiany klimatu, o globalne ocieplenie, no to przeciętnie szacuje się, że cała produkcja żywności, czyli rolnictwo, ale także te wszystkie etapy, które są dalej, przetwórstwo, transport i odpady, które również emitują gazy cieplarniane, w sumie odpowiadają za od 18 do 25% emisji gazów cieplarnianych liczonych w tym ekwiwalencie CO2, ponieważ jak wiemy, metan jest dużo bardziej wydajny w zatrzymywaniu ciepła w atmosferze niż na przykład dwutlenek węgla. Produkcja żywności wpływa też na zanieczyszczenie wód. No właśnie, bo to nie chodzi tylko o wpływ na globalne ocieplenie, ale również ogółem na cały ziemski ekosystem. No i rolnictwo ma tutaj bardzo duży wpływ. Z jednej strony poprzez tę deforestację, o której wspominałem wcześniej, ale też na przykład używanie nawozów, środków ochrony roślin, bo to potem wpływa na to, jak jest głównym czynnikiem, który prowadzi do eutrofizacji światowych wód. Szacuje się, że to odpowiada za około 80% eutrofizacji, no a to ostatecznie później no, zupełnie zmienia ekosystemy w wodach, w związku z tym, że no, zupełnie innego rodzaju związki chemiczne trafiają do mórz i oceanów. Podsumowując, rolnictwo rzeczywiście wpływa na klimat, ale także te zmiany klimatyczne będą miały teraz ogromny wpływ na rolnictwo. Na jakie zmiany rolnicy powinni się nastawić? Co się zmieni na polach, w sadach? To jest coś, co tak naprawdę jest bardzo trudno oszacować. My w związku z tym, że te zmiany klimatu następują tak dynamicznie, no i jednak w jakimś stopniu nieprzewidywalnie, trudno jest powiedzieć, jak dokładnie będzie wyglądać przyszłość za 30, 50, 100 lat. Naukowcy są raczej zgodni co do tego, że na przykład w Europie Południowej będziemy mieli miejsce, jeszcze będzie cieplej, jeszcze będzie mniej padało, co właściwie bez zaawansowanych systemów irygacyjnych uniemożliwi produkcję żywności na taką skalę, którą obserwujemy obecnie. Jeśli chodzi o Europę Środkową, tutaj wydaje się, że
przeciętna wielkość opadów powinna być podobna. Natomiast no, będą wyższe temperatury, co będzie oznaczało, że być może uprawy, które będziemy widzieć w Polsce za kilka dekad, to będą trochę inne niż te, które widzimy obecnie. Właśnie zmienią się pewnie technologie produkcji roślin, środki ochrony roślin, odmiany roślin i być może też zmienią się poszczególne specjalizacje różnych krajów, bo na przykład Włosi zaczynają już produkować mango. Tak, no właśnie, no więc widać, że to się dzieje już właściwie na naszych oczach. Dziękuję serdecznie za rozmowę, dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do widzenia.